Cześć. Zgodnie z zapowiedzią chciałbym Ci teraz pokazać, w jaki sposób utworzyć swoją pierwszą witrynę SharePoint w środowisku Office 365. Mam nadzieję, że rozumiesz już, do czego będziemy ją wykorzystywali. Może być jeszcze do końca niejasne, jak to osiągnąć, ale spokojnie po to mamy ten moduł, aby sobie te wątpliwości rozwiać i aby to sobie dokładnie przećwiczyć. Więc Potrzebujemy jakiegoś repozytoria na dane. Tym repozytorium będą witryny SharePointowe i znajdujące się na nich. Listy lub i biblioteki dokumentów. I teraz to, na czym mi bardzo zależy w tym nagraniu, to to, żebyś zrozumiał dokładnie, jaką rolę w, tym, w tej całej układance pełnią tak zwane grupy Office 365. Bo tak naprawdę same witryny SharePoint są tylko elementem pewnej większej układanki. I proszę cię o cierpliwość, bo nie zaczniemy tego nagrania od, od razu od SharePointa, tylko od kilku innych narzędzi. Ale na końcu mam nadzieję, że zobaczysz, jak to się ze sobą razem składa i dlaczego właśnie w ten sposób chciałbym Ci to pokazać. Czym są grupy Office 365? Grupa Office 365, jak sama nazwa wskazuje, no pewnie jak słyszysz słowo grupa, to kojarzy Ci, ci się to nieomylnie z, jakim, z jakimś zbiorem użytkowników, kont, obiektem który służy do na przykład do komunikacji mailowej czy też do nadawania uprawnień no grupy są spotykane praktycznie w każdym systemie IT. Grupa Office 365 to obiekt który zdecydowanie oznacza więcej niż tylko zbiór kont i użytkowników i uprawnienia. To także zbiór narzędzi, które można wykorzystać do tego, żeby zacząć pracować. Zacznijmy od Outlooka. Przełączam się na zakładkę, na której mam otwartą skrzynkę jest zupełnie puściutka i zwróć uwagę, że poniżej moich folderów pocztowych mam też sekcję zatytułowaną grupa i korzystając z Outlooka mogę od razu taką grupę stworzyć. Nazwijmy ją Grupa A Outlook. Zwróć uwagę, że od razu generowany jest alias mailowy, adres e-mail, więc taka grupa może być wykorzystana na pewno do komunikacji mailowej, do śledzenia Korespondencji czy też konwersacji, tak się to nazywa w Office 365. Mogę określić, czy taka grupa jest grupą prywatną czy też publiczną. Publiczna absolutnie nie oznacza, że jest dostępna dla wszystkich w internecie, oznacza, że jest dostępna dla wszystkich użytkowników tej organizacji. Natomiast prywatna oznacza, że tylko wskazane osoby z organizacji znowuż mogą do niej uzyskiwać dostęp. Grupy obsługują także gości z zewnątrz, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Jeszcze na koniec w ustawieniach zaawansowanych możemy wskazać język preferowany, powiadomień w takiej grupie, kliknąć utwórz i za chwileczkę będziemy mieli w zasadzie możliwość korzystania z tej grupy. Dodatkowo możemy jeszcze wskazać, kto do tej grupy należy. Ten krok w dla nas w tym momencie jest najmniej ważny. No i już mam, mogę zacząć korzystać z takiej grupy. Zwróć uwagę jednak, że oprócz tej komunikacji no wydawałoby się, że mailowej. Możemy też tutaj udostępniać pliki. Możemy także dodawać zawartość do witryny zespołu. I pojawia się przy tym haśle ikonka SharePoint'a. Hmm. Dlaczego SharePoint'a? No, drążmy temat dalej. Przełączam się do Teamsów. Teamsy, nawet jeżeli nie miałeś jeszcze styczności z tą aplikacją, jeżeli tak jest, to zdecydowanie polecam to nadrobić. Jest integralną częścią każdej subskrypcji Office 365, więc na pewno możesz z niej korzystać. A potencjał jest ogromny, interfejs na szczęście jest prosty. I tutaj tym podstawowym obiektem, na którym pracują Teamsy, są właśnie te tytułowe zespoły. No i zobaczmy, jak taki zespół mogę utworzyć. Klikam, utwórz nowy zespół. I teraz mogę zacząć tworzyć taki zespół od zera, tak zwanego, ale mogę też, i ta druga opcja jest dość ciekawa. Stworzyć zespół dla istniejącej grupy Office 365, więc jeżeli już taką grupę posiadam, na przykład stworzoną w Outlooku, to mogę rozszerzyć jej możliwości o aplikację Microsoft Teams. No dobrze, zobaczmy w takim razie, ja wybieram tę ścieżkę pierwszą, zaczynam od zera. Znowu mogę określić od razu. Zakres takiej grupy czy też zespołu, czy jest prywatne, czyli muszę wskazać dokładnie, kto do niego należy, publiczny, każdy z organizacji może do niego do, dołączyć, czy też tak zwany zespół org wide gdzie automatycznie każdy z organizacji będzie stawał się członkiem takiego zespołu. W większości przypadków, zapewne, wybierzesz private. Nazywam odpowiednio ten zespół. No i praktycznie po chwili, tutaj członków na razie dodawać nie będę, mogę już zacząć z nim pracować. I tak jak w Outlooku, także tutaj mam miejsce na konwersację. I tak jak w Outlooku, także tutaj znajduje się zakładka Files. I powoli, mam nadzieję, że już wyczuwasz, do czego zmierzam, zakładka Files w takiej grupie Office 365, tutaj dodatkowo wzbogacone jeszcze od Teamsy, jest obsługiwana, czy same pliki są obsługiwane przez SharePoint. Tutaj nawet mamy dokładnie tak zatytułowany link. Otwórz w SharePoncie. Zatem jak łatwo się domyślić, pod spodem musi być tworzona jakaś witryna SharePointowa. Więc w ten sposób pokazałem Ci już dwa sposoby na utworzenie takiej witryny, mimo że jeszcze tej witryny na oczy nie widzieliśmy, ani jednej, ani drugiej. Idźmy dalej. Wśród przycisków na stronie domowej mojego Office 365 jest też przycisk SharePoint. Już tu pozwoliłem sobie go otworzyć wcześniej. Strona startowa usługi SharePoint jest kompletnie pusta, ponieważ nie mamy żadnej witryny. Jestem zwykłym użytkownikiem. Mogę zacząć tworzyć takie witryny. Spróbujmy to zrobić. Create site. I teraz okazuje się, że jeżeli chciałbym utworzyć taką witrynę, to oczywiście mogę to zacząć robić z poziomu SharePointa. I te dwa kroki wcześniejsze, które Ci pokazałem, służyły temu, żebyś zrozumiał, co się kryje pod przyciskiem Team Site i czym on się różni od Communication Site. To są dwa rodzaje witryn, które możemy tworzyć w SharePoint Online. I teraz TeamSite, to jest dokładnie opisane tutaj w komentarzu pod tym tytułem. TeamSite oznacza witrynę SharePointową skojarzoną z grupą Office 365. Więc jeżeli wybierzemy ten rodzaj witryny w SharePointie, nazwę go nie witryna, tylko grupa, bo de facto będę tworzył grupę, a jednym z jej elementów Obowiązkowych jest witryna SharePointowa. Dlatego mogę też tutaj od razu określić alias mailowy, zupełnie tak jak w pierwszym przypadku, oczywiście w drugim też tak było. Jakiś opis, czy grupa jest, to już znamy, prywatna czy publiczna, w jakim języku będzie tworzona i tutaj tworząc witrynę. No, Wybierz po prostu ten język, który jest najczęściej wykorzystywany w Twojej organizacji. Pewnie w 95% przypadków będzie to język polski. Jeżeli o tym zapomnisz, to zawsze język można wybrać i zmienić w ustawieniach witryny. Przy czym ten domyślny, który jest wybierany podczas tworzenia, będzie wykorzystywany przede wszystkim do generowania różnego rodzaju błędów, ostrzeżeń, komunikatów takich, nazwijmy to, systemowych z Shredpoint. Pamiętaj o tym. Dalej. Możemy dodać dodatkowych właścicieli. Nie chcę teraz tego robić. Finisz i moja witryna jest tworzona. Uff, mamy w końcu naszą pierwszą witrynę. Trzecią witrynę SharePointową, ale pierwszą, którą widzimy tak już bezpośrednio w całej swojej okazałości. No i zwróćcie uwagę, że ponieważ wybraliśmy Teamsite, to na przykład w lewym dolnym rogu pokazuje się komunikat, który mówi: Hej ponieważ to jest witryna skojarzona z grupą Office 365, to możesz też od razu dla niej utworzyć team. Dobrze, spróbujmy to w takim razie zrobić. Jednym kliknięcie myszy i mój zespół w Microsoft Teams jest utworzony. Zwróć uwagę, już jest dostępny. Widzisz teraz, jak powiązane są te wszystkie obiekty ze sobą? Ten Klejem, który je łączy ze sobą, są właśnie grupy Office 365. Więc, de facto, w całej zabawie z SharePointem, myślę, że dość ważną rzeczą jest zrozumienie samej idei stojącej za grupami Office 365. Ale wróćmy jeszcze do naszego SharePointa. Jeszcze jestem Ci winien dwa scenariusze. Zwróć uwagę, mamy od razu na mojej liście po odświeżeniu, na mojej liście strony głównej usługi SharePoint, od razu pojawiły mi się poprzednie dwie. Witryny, czyli grupa Outlookowa, Teamsowa. Przypomnę, to były te scenariusze, których w ogóle nie zależało nam, przynajmniej na początku, na SharePoint. Cie. Chodziło o komunikację mailową, czy też o komunikację w czasie rzeczywistym w przypadku Teamsów, ale te witryny tam są. I stwórzmy jeszcze jedną w takim razie, bo pytanie, czy zawsze będziemy chcieli. Aby razem z witryną SharePointową były te tworzone wszystkie dookoła obiekty, tak? Ta cała grupa Office 365. Czy musi tak być? Nie, nie musi. Do tego, a jeżeli chcesz tego uniknąć, bo na przykład wiesz z góry, że ta witryna będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w SharePointzie, nie potrzebujesz jakiejś specyficznej przestrzeni do pracy, zarządzania uprawnieniami. Communication Site to jest właśnie odpowiedź na taki scenariusz. Zwróć uwagę, jak ona jest tworzona. Teraz już nazwę ją witryna D SharePoint Communication. Drobna uwaga, tworząc witryny, pamiętaj, proszę, że im krótszy ich adres, tym lepiej. Dlaczego? To widać doskonale na tym obrazku. Zobacz, jak długi adres URL się tworzy. Witryny SharePointowe w Office 365 zawsze będą miały bardzo podobną strukturę adresu. To znaczy, Zaczynamy od HTTPS, ruch jest oczywiście szyfrowany, nie ma tego odwrotu. Później nazwa Twojego tenanta, Twojego środowiska, czyli Akademia Aplikacji 07. To dość długa nazwa. Później zawsze SharePoint.com, nie da się tego zmienić. Później Sites i łamane przez nazwa witryny. I teraz pamiętaj proszę, że masz 250 znaków w adresie URL, więc nie szastaj z nimi, nimi tak mocno. Bo jeszcze w tym całym ciągu znaków musimy gdzieś znaleźć miejsce na nasze listy i biblioteki. Więc im krótszy adres, tym lepszy. Masz opis, jeżeli potrzebujesz czegoś bardziej opisowego, wykorzystuj pole site description. No i tutaj, podobnie jak w poprzednim scenariuszu, wskazuję język, ale zwróć uwagę, że nie mamy aliasu mailowego, nie mamy dodatkowych członków takiej grupy, nie będę mógł też utworzyć. Witryny, przepraszam, nie witryny. Nie będę mógł tworzyć zespołów Teams dla takiej witryny typu Communication. Ona wygląda troszeczkę inaczej, ma inny układ, ale to jest cały czas SharePoint. Uwierz mi, że pod spodem te mechanizmy bezpośrednio wykorzystywane w SharePoint są praktycznie takie same. Też mam listy, biblioteki, trochę inaczej ułożone, layout takiej strony, ale to jest cały czas SharePoint. Czy to Communication Site, czy Team Site dla scenariusza naszego szkolenia, Jedna i druga witryna się nada dokładnie tak samo dobrze. No i na koniec, bo mamy już utworzone cztery witryny, zobaczmy, jak takie witryny może tworzyć administrator, bo to, co robiliśmy do tej pory, wszystko odbywało się w kontekście zwykłego użytkownika. No teraz, jeżeli oczywiście otworzę panel administracyjny, na swoim czasowym środowisku, jeżeli takie wygenerowałeś, oczywiście takie uprawnienia mieć będziesz. Po pierwsze, w sekcji grupy Zwróć uwagę, że oczywiście tutaj będą nasze wszystkie trzy grupy, czyli utworzona w Teamsach, w Outlooku, w Serpontie. Nie ma tej ostatniej, ponieważ tam nie było grupy. To była tylko i wyłącznie witryna SharePointowa. Więc jeżeli chcesz zarządzać takimi grupami, albo tworzyć nowe, czemu nie? Możemy utworzyć kolejną. Zobacz, jak to wygląda z poziomu nazwę ją Grupa D Admin. Praktycznie te same opcje. Prywatna. Wskaż właściciela, tym właścicielem będę ja. Dodaj, i oczywiście z tego miejsca administrator może takie grupy Office 365 tworzyć, i mam dzięki temu kolejną yy, grupę. No i teraz zobaczmy. SharePoint posiada także swój panel administracyjny. Tutaj po lewej stronie, tak zwanych Admin Centers, jeżeli rozwiniemy tę sekcję. Możemy przejść do zakładki SharePoint, i to już jest takie dedykowane narzędzie administracyjne przeznaczone tylko i wyłącznie dla SharePoint'a, gdzie możemy obejrzeć statystyki, wykorzystanie jakiejś wiadomości dotyczące już czysto SharePoint'a. Oczywiście mamy też rolę administratora SharePoint, więc można zarządzanie takimi, takim środowiskiem SharePoint oddelegować na konkretne osoby. No i tutaj zobaczę też wszystkie witryny, niezależnie czy są skojarzone z grupą. Czy są niezależnymi witrynami? No i zwróć uwagę, tutaj mam moją grupę A, B, C. Mam grupę witrynę D, czyli tę witrynę komunikacyjną. Za chwileczkę powinna się też pojawić tutaj grupa D, którą utworzyłem przed chwilą z poziomu panelu administracyjnego, i oczywiście tutaj też mogę takie witryny tworzyć. Pozwól, że już tego nie, nie zrobię, ponieważ um, procedura byłaby dokładnie taka sama jak w przypadku. Tworzenia witryny. To jest także dokładnie ten sam interfejs. No dobrze. Jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z Office 365, to zdaję sobie sprawę, że to nagranie mogło Cię przytłoczyć różnymi narzędziami, nowymi narzędziami dla Ciebie. Proszę, jeżeli tak było, spróbuj obejrzeć je jeszcze raz. I mam nadzieję, że załapiesz ten prosty moral z, tego, z tej lekcji. Grupa Office 365. To jest ten obiekt, który najczęściej w Office 365 będzie wykorzystywany do tworzenia witryn. Dlaczego najczęściej? Bo relatywnie najprościej z niego skorzystać. Mogę to zrobić w Outlooku, oczywiście nie tylko tym webowym, który pokazywałem, ale także desktopowym. Mogę utworzyć taką grupę w Teamsach, mogę utworzyć witrynę SharePoint typu Teamsite i taką witrynę także dostanę. Koniec końców, którą ścieżką pójdziemy, nie ma większego znaczenia. Natomiast no są pewne różnice pomiędzy grupami czy witrynami skojarzonymi z grupą Office 365, a Communication Site one dotyczą uprawnień. To jest standardowo w witrynach Communication: będziemy musieli takie uprawnienia skonfigurować samodzielnie, też e, Team Site, ponieważ może być skojarzony zespołem w Microsoft Teams, też w bibliotekach są wykorzystywane specjalne foldery, ale na ten moment to naprawdę nie musisz się tym jakoś bardzo mocno przejmować. Którąkolwiek ze ścieżek nie pójdziesz i tak dostaniesz witrynę SharePointową. Chciałbym, żebyś teraz spróbował różnych metod tworzenia Group Office 365. Koniecznie też przećwicz tworzenie własnej witryny. Przekonaj się na własnej skórze, jak i czym różnią się witryna typu Communication od witryny typu Team Site. Myślę, że na początek Team Site będzie miał troszeczkę bardziej przejrzystą strukturę, ale jeżeli uznasz, że wolisz Communication Site, z jakichś względów śmiało, możesz przy nim pozostać. To tyle, jeżeli chodzi o tworzenie witryn. W następnym nagraniu pokażę Ci już dokładnie, co możemy z taką witryną zrobić. Pokażę Ci, jak utworzyć listę biblioteki, jak zmodyfikować takie podstawowe ustawienia witryny, tak abyśmy mogli przygotować na koniec tego modułu już ostateczne repozytoria dla naszej aplikacji. To tyle na teraz. Widzimy się w następnym nagraniu. Do zobaczenia.